Tytułowy wernisaż w sopockim domu aukcyjnym był efektem pleneru malarskiego artystów, którzy przez szereg dni w zaciszu swoich pracowni w sopockich apartamentach wspólnie pracowali nad obrazami. Efektem jest wystawa, która jest także pokłosiem wspólnych przemyśleń i dyskusji w trakcie pleneru. Wydarzenie uświetniła swoją obecnością Barbara Kaczmarowska-Hamilton, urodzona w Sopocie, mieszkająca w Londynie, nieoficjalna portrecistka brytyjskiej rodziny królewskiej, znana m.in. z portretu świętej pamięci królowej Elżbiety II. Swoje prace prezentują także Violeta Mansewicz, młoda artystka z Ukrainy, i nasi czołowi polscy malarze Joanna Sierko-Filipowska, Jan Norbert Dubrowin, Marcin Kołpanowicz, a wśród nich projektantka mody światowej sławy Ewa Minga, która jak widać jest także utalentowaną malarką. Wernisaż przyciągnął także wiele osób zainteresowanych komercyjną współpracą z artystami. Co ciekawe, obrazami i spotkaniem zainteresował się także Wojciech Fibak, znany kolekcjoner sztuki i tenisista, który akurat przebywał w Sopocie, prezentując fragment własnej kolekcji w Państwowej Galerii Sztuki. Kuratorem i pomysłodawcą pleneru i wystawy był tczewianin Jarosław Kukowski, któremu udało się zachwycić Ewę Mingę także tczewem, o czym przekonamy się zapewne wkrótce. Tytuł wystawy jest W negliżu sztuki. To właśnie chodzi o to, że jest to takie dosyć osobiste doświadczenie. Można się troszeczkę tutaj podglądać artystycznie. A na plenerach się bardzo dużo nauczyłem. Właśnie tu rozmawiamy. No cieszę się, że to wiedzę dalej mogę przekazać, że jakieś medium malarskie jest, które daje zupełnie inny efekt o łączeniu, powiedzmy, technik akrylowych, olejnych, jakieś farby. Także my się uczymy od siebie. Jesteśmy w samym centrum Sopotu przy Krzywym Domku. Także mamy wszędzie blisko Sopot, ponieważ jesteśmy blisko Tczewa. I wiadomo, że z Tczewa się jeździ też do Sopotu, spędzamy tu czas. Trochę to rozprasza, jeżeli chodzi o malowanie, tak? Bo tych atrakcji jest tutaj za dużo. Ale tutaj niektórzy artyści tyle pracują, że prawie tego Sopotu nie widzą. Po prostu w pracowni malują. Czyli się odcinają od świata zupełnie, tak? Tutaj, no, wchodząc w trans, tak jak byłeś przed chwilą u Ewy Mingę, to ona, ja mówię, no, mogłabyś malować gdzie indziej, tak? W każdym miejscu, no bo cały czas w pracowni, cały czas obrazy, duże formaty. Bo większość artystów to raczej wybiera małe formaty na plener, no, z przyczyn technicznych, a ona zaszalała i stwierdziłem, że tam się nie da namalować takiego obrazu dużego, tak? Wydaje mi się, że trafiłem w dobry czas, w dobry moment, że artyści chcieli wyjechać, to jest koniec wakacji, spotkać się, bo są tutaj artyści, no, znakomici, także ja się cieszę, że ja mogę być wśród nich. I są artyści, którzy jeździli na plenery, którzy to dobrze znają, wiedzą, jak się w plenerze maluje, mają to doświadczenie, ale są też osoby nowe, które łapią bakcyla. Zobaczymy, czy na plenery będą jeździć. No bo to jednak trzeba umieć na plenerze malować. To nie jest pracownia, gdzie wszystko jest pod ręką, światło ustalone, cała masa przeszkód najróżniejszych. Ja pamiętam, kiedyś pierwszy raz malowałem w plenerze, to nie był zorganizowany, tylko taki w plenerze dosłownie poszedłem w krzaki, próbowałem namalować inne krzaki, które były naprzeciwko, te ładniejsze, w tych brzydszych, ale słońce mi świeciło w oczy, także nie widziałem kompletnie nic. Jak przestawiłem płótno w drugą stronę, to mi tak świeciło w białe płótno, że z kolei też nic nie widziałem. Oblazłem je mrówki i po prostu użyłem kilka niecenzuralnych słów i poszedłem. Zrobiłem zdjęcie i poszedłem do pracowni, żeby te krzaki namalować, ale przez to, że ja tam byłem, czułem zapach, czułem ten klimat, atmosferę i ten ruch, to namalowałem zupełnie inny obraz, ponieważ się okazało, że to zdjęcie spłaszczyło, powycinało całą masę kolorów, porobiły się dziury takie walorowe i przez to, że ja w tych krzakach byłem, zdjęcie było tylko elementem kompozycyjnym, ale malowałem to, co zapamiętałem. Także to naprawdę ma znaczenie. Ze zdjęcia tak się nie namaluje. Szczerze mówiąc, nie mam czasu na plenery, chociaż jest to mój pierwszy plener w życiu. Chociaż dostawałam zaproszenia na różne plenery. No natomiast zaprosił mnie tutaj Jarek Kukowski, znany tczewianin, który mu się po prostu nie odmawia. Darek jest
Jarek jest taką osobowością, która przyciąga, myślę, fajnych ludzi i jest przede wszystkim gwarantem, że środowisko, które wokół siebie skupia, jest środowiskiem, które się polubi. Co jest bardzo ważne, dlatego że będąc 10 dni na takim plenerze, mamy do czynienia z grupą. I to jest tak jak trochę na studiach. Czy nie wiem, w liceum jeździliśmy na różnego rodzaju obozy, obozy studenckie, wycieczki, jeżeli grupa jest niezgrana, a wiadomo, że w różnych środowiskach dzieją się różne rzeczy nie do końca pozytywne emocjonalnie. Tutaj dzięki Jarkowi i jego charyzmie, a także myślę takiej fajnej, Jarek posiada bardzo fajną cechę, jest to spokojne poczucie, mówię specjalnie, spokojne poczucie własnej wartości, brak jakiejkolwiek zazdrości i sympatia do całego środowiska twórczego. No to jest to pewien rodzaj bezpieczeństwa przy moim zaangażowaniu, ponieważ ostatnio wydałam książkę, która jest już bestsellerem i jest oczekiwanie, muszę wydawnictwu dać drugą część. Mam swoją pracę, swój biznes, pokazy, muszę gdzieś tam lecieć na targi do Paryża z naszymi rzeczami, które produkujemy pod moją marką. Nie mam takiej przestrzeni, ale pomyślałam sobie, że należy mi się 10 dni wakacji, których nie miałam jeszcze w tym roku, 10 dni urlopu, ponieważ malowanie jest dla mnie tą przyjemnością, więc te 10 dni rzeczywiście tutaj maluję, ale też poznałam fantastycznych ludzi, ale też bardzo dużo się nauczyłam, bo są tutaj prawdziwi artyści po Akademiach Sztuk Pięknych z ogromnym dorobkiem, każdy ma swój styl malowania, każdy ma swój styl podejścia do sztuki. Udało mi się zawiązać fantastyczne przyjaźnie, no i wydaje mi się, że to jest ta wartość. Obrazy maluję w zasadzie od zawsze, natomiast nigdy nie wychodziłam z tymi obrazami do szerszej widowni. Zadecydował o tym przypadek, czy też pandemia. Ktoś coś zobaczył, długo mnie urabiał, żebym te obrazy pokazała szerszej publiczności i tak rzeczywiście się stało. Natomiast maluję od dziecka, pochodzę z bardzo artystycznej rodziny. Moja mama była ponieważ żyje artystą plastykiem z zawodu, co prawda nie pracowała w swoim zawodzie. Mój tato całe życie zajmował się i pracował na rzecz sztuki i kultury. Obecnie jest artystą plastykiem, który na emeryturze jakby zaczął realizować swoją pasję. Także ta sztuka jest dla mnie chlebem powszednim i w zasadzie mój core business, moja podstawa zawodowa się niczym od sztuki nie różni, dlatego że jestem znana na świecie głównie z pokazów od couture, które są sztuką właśnie, sztuką w modzie i to jest jakby inna forma pokazania obrazu, obrazoformy, tak, pewnej rzeźby, zresztą słynę z moich paryskich pokazów, gdzie one są rzeczywiście ubrane i w muzykę, i w choreografię, i gdzie modelki pełnią taką formę czasami właśnie bardzo rzeźbiarską, czy też malarską, w zależności od kolekcji, którą przygotowuję. Na plenerze jestem po raz pierwszy. Zaproponował mi udział w plenerze Jarek Kółkowski, artysta, którego poznałem już jakiś czas temu. Ja o tyle byłem niepewny, że obrazy, które tworzę, maluję, moje malarstwo potrzebuje na stworzenie obrazu bardzo dużo czasu. No, to jest od kilku tygodni do kilku miesięcy na obraz i nie byłem przekonany, czy ta forma przebywania tutaj przez kilkanaście dni pozwoli mi na stworzenie czegokolwiek, natomiast Jarek zaproponował, że nie musi to być obraz, bo wiadomo, niektórzy artyści potrafią zrobić obraz kilka godzin, kilka dni. Ja potrzebuję dużo więcej czasu, zaproponował pracę na papierze, bo również takie wykonuję i tutaj doszliśmy do porozumienia, że rzeczywiście być może spróbujemy nie w tej technice klasycznej, malarskiej, olejnej, farbowej, że tak powiem, tylko cienkopis, tłuszcz, papier i tutaj w krótszym czasie udało się stworzyć coś takiego. Jestem zafascynowany ludźmi, osobami najróżniejszego przekroju, bo tu są artyści, którzy tworzą najróżniejszą sztukę, począwszy od obrazów bardziej ekspresywnych, po bardziej szczegółowe, bardziej fantastyczne kompozycje. Wcześniej znałem Marcina Kopanowicza, poznałem i tutaj inne wspaniałe osoby. No, najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że oprócz tej pracy twórczej, na którą każdy ma czas w zaciszu swojego apartamentu, możemy się spotykać razem czy na posiłkach, czy wieczorem o kolacji, porozmawiać nie tylko o sztuce, poznać siebie nawzajem, spojrzenie na świat innych artystów, innych osób. I ta otwartość artystów, właśnie ta interakcja z artystami, no, wpływa bardzo pozytywnie na każdego artystę i na jego rozwój i patrzenie na sztukę. Każdy artysta ma naprawdę inny sposób na tworzenie tego dzieła sztuki. Chyba nie ma artysty, który robi stricte to samo. Każdy z nas, nawet jeżeli te prace, powiedzmy, w efekcie końcowym są o podobnej tematyce czy technice, droga do powstania tego dzieła u każdego z nas jest inna, więc te smaczki, myślę, że to jest dla każdego z nas, to jest na wagę złota. Pracowałem nad tym obrazem, nie skończyłem, jestem w połowie drogi.
ale no tutaj mam też taką funkcję techniczną i no jednak to jest sporo spraw organizacyjnych, dużo dziennikarzy przyjeżdża, z czego się oczywiście bardzo cieszymy, więc no przez te techniczne sprawy no mniej czasu jest na malowanie, no ale obraz no jest w trakcie, tak? Więcej może opowiem jak skończymy. Pojawi się tu kolor, ten obraz też się bardzo zmieni. Tak, to jest część serii, to się nazywało Złota Seria. Ona bardzo mocno ewoluowała. A to może powiem jaka była koncepcja, skąd ta seria się wzięła. Przyjechała kolekcjonerka, miłośniczka sztuki, już dawno temu. I tak pokazała mi na paletę i na obraz taki surrealistyczny. I mówi, że bardzo ją intryguje, jak to jest, że z tego tu, czyli z tej palety, z tego bałaganu takiego, że tam ledwo się ruszyć można, powstaje takie coś jak tu, takie realistyczne i ja mówię, w zasadzie robię takie filmy, takie dokumenty dla swoich studentów, żeby było widać te etapy, ale mi się to bardzo przede wszystkim przydaje, bo ja widzę, jak obraz powstawał, bo czasami w takim amoku twórczym to się nie wie, jaka była kolejność i potem się człowiek zastanawia, jak to powstało, więc robię te animacje, ale właśnie chodziło o to, żeby pokazać, że z tej palety, że z tych farb, tutaj takie wychodzą takie smuszki, po prostu farby i powstaje ta postać. Chodzi o to, żeby na jednym obrazie pokazać takie etapy. Szkic jest widoczny, ta konstrukcja taka malarska. Mhm. Jak tutaj akurat jak dochodzi kolor, tak? Do postaci, która jest czarno-biała. Także jak z koncepcji powstaje idea obrazu. Tak. Moja ulubiona technika to jest malarstwo, znaczy to są dwie takie techniki. Na początku to było malarstwo olejne, takie klasyczne, sztalugowe na podobraziach bawełnianych, lnianych. Natomiast w międzyczasie zacząłem też eksperymentować z rysunkiem, z tuszem, rozwijać też się w tym kierunku, więc to są takie dwie podstawowe techniki, w których tworzę. Na obie potrzebuję dużo czasu do stworzenia obrazu, rysunku, bo rysunek tuszem to również jest od kilku powiedzmy mały rysunek, od kilku dni do kilku tygodni większy, więc to jest również pewne poświęcenie. Natomiast tutaj na wernisażu do zobaczenia oprócz tego rysunku będą również obrazy olejne, które udało mi się przywieźć, tak żebym mógł zaprezentować również to, co robię poza plenerem, to co robię w domu na co dzień i czego nie jestem w stanie zrobić na plenerze, więc będą to obrazy olejne, większe i mniejsze. Kompozycje dosyć mocno nawiązujące do realizmu, jednak w odrealnionej formie. Głównie maluję, jestem znany z tego, że maluję rzeźby, detal architektoniczny, tworzę kompozycje złożone z rzeźb, z budynków, w którymi staram się przedstawiać pewne emocje. Silnie nawiązuję do antyku, do sztuki klasycznej. Te obrazy są zapowiedzią takiego szerszego cyklu mojego, który powstaje, Siedem grzechów współczesnych między piekłem a niebem. Jest to cykl, który zapowiadam dzisiaj dopiero, ale tak naprawdę swój grande finale będzie miał w Paryżu w przyszłym roku. Nie będą to tylko obrazy, będzie to sztuka, będzie to moda, będzie to coś takiego, co chyba jeszcze na świecie, wydaje mi się, że nikt w takim wymiarze tego nie zrobił. Nawet jestem pewna, że nikt tego nie zrobił. No i to są takie właśnie, między piekłem a niebem, połączenie trochę anioła z demonem. Kobieta, tak jak my jesteśmy. No, w każdym z nas drzemie i ten demon, i ten anioł. A czy jakiś element właśnie z pani twórczości takiej modowej, projektanckiej, można zauważyć w tych postaciach, które pani przedstawia, czy to raczej jest różna... Znaczy jakby, no wydaje mi się, że to jest troszkę odwrotnie. Wydaje mi się, że moja moda jest bardzo malarska, jest jakby, ja jestem kolorystką. Wtedy, kiedy robiłam swoją pierwszy krok w kierunku kariery międzynarodowej we Włoszech, na schodach hiszpańskich, Alta Moda, Alta Roma, kiedy dostawałam jakieś tam bardzo poważne tytuły i nagrody, to bardzo mocno zwracano uwagę na ten kolor w mojej modzie, który jest podobno unikatowy. Z kolei w mojej sztuce, w malarstwie zawsze wszyscy zwracają uwagę na ruch, no więc chyba jest jakieś połączenie, ponieważ mnie w modzie intrygowało właśnie to, że te moje obrazoformy, potraktowałam tą modę jako obrazoformy, będą się ruszały, będą miały swoje życie. To też myślę, że w ogóle u każdego twórcy, co by nie robił, czy będzie gotował, malował,
malował, śpiewał, a ma jakiś rodzaj wyobraźni, ona będzie zawsze spójna i mnie zawsze inspirowała kobieta, to też na moich obrazach są głównie kobiety, chociaż mam też malarstwo sakralne, które bardzo lubię. No moje wszystkie baby są gołe, także, także na pewno jest to sztuka bez filtra. Myślę, że ta przenośnia to nie tylko tutaj chodzi o to, żebyśmy na tych obrazach pokazali nagość, ale to jest też takie troszkę, no właśnie, że można nas podglądać, że możecie Państwo wchodzić do nas, że możecie patrzeć, jak to powstaje, że można się temu przyglądać, że my wzajemnie możemy się w jakiś sposób rozbierać z naszych emocji twórczych, że również wieczorami, kiedy wspólnie wysiadujemy, kiedy rozmawiamy, to także się rozbieramy. Ten neglisz tutaj ma absolutnie wielowymiarowe znaczenie i myślę, że nie należy oczekiwać tylko i wyłącznie negliżu na obrazach, bo nie wszyscy z nas uprawiają ten rodzaj malarstwa, ale myślę, że jest to właśnie rodzaj takiego negliżu twórczego, szeroko pojętego, oddającego absolutną, rewelacyjną atmosferę, bez pudrowania, bez cukrowania, bez lukrowania tutaj wszystkich artystów, którzy się znajdują na tym plenerze. W zasadzie plener to jest słowo francuskie, otwarte powietrze i powinno się wziąć stalugę na ramię, jak Van Gogh, iść walczyć z wiatrem i ze słońcem i malować morze albo ten klif. Ale polscy malarze jakoś bardzo praktycznie sobie to uprościli i pod tą nazwą plener to jest właściwie takie spotkanie artystów, z których każdy niekoniecznie jest malarzem plenerowym, a nawet nie wiem, czy któryś spośród nas w ogóle uprawia ten gatunek. Natomiast jest to okazja do wspólnego tworzenia, wymiany doświadczeń, tak w skrócie, takim mówiąc bardzo takim już sloganem, malowanie i balowanie, można powiedzieć, dlatego że to jest oczywiście również miłe spotkanie towarzyskie z sympatycznymi, niezwykłymi, bardzo utalentowanymi koleżankami i kolegami, z którymi no, na co dzień się nie spotykamy, każdy jest z innej części Polski albo nawet z zagranicy. Jest to taka też fajna okazja do zabawy dobrej, do kontaktów towarzyskich, właśnie do wymiany doświadczeń. To jest taki obraz z mojego cyklu Niewidzialne miasta. Właśnie go kończę. Prawdopodobnie nie będzie taki całkiem ukończony, ale właściwie jest już w takim stanie zaawansowania, że można go pokazywać. Może jest to tak, że tylko ja wiem, gdzie jeszcze coś powinno być tam domalowane czy skorygowane. Będzie taki pastel, który namalowałem tutaj, a z kolei z innego mojego cyklu katedr. To są takie zawieszone w powietrzu jakby eteryczne katedry nad krajobrazem. One jak gdyby symbolizują to, że cały świat jest jakąś świątynią Bożą. I tym razem zrobiłem tę katedrę nad morzem, nad takimi burzliwymi falami. I jeszcze jeden obraz będzie z kolei z trzeciego cyklu mojego Pokój podróżnika, gdzie są takie dosyć bogate, umeblowane wnętrza, ale wnętrza, które otwierają się na różne dalekie krajobrazy, na jakieś dalekie panoramy. Wymiary nawet, tak, które stanowią jak gdyby, no to jest taki cykl Pokój podróżnika i właśnie te nałożone na pokój krajobrazy są, można uznać, że są jakieś na przykład reminiscencje z podróży albo marzenie o podróży. I więc takie dosyć będę miał reprezentatywny zestaw z takich najważniejszych cyklów malarskich. To jest akurat cykl Niewidzialne miasta i to właściwie już od czasu studiów go tworzę, bo w pracowni grafiki książki, jeszcze jako student, robiłem ilustracje do bardzo, bardzo pięknej do dzisiaj jednej z moich ulubionych książek Italo Calvino, włoskiego pisarza, właśnie pod tytułem Niewidzialne miasta. I to są takie krótkie, poetyckie, w formie prozy poetyckiej opisy nieistniejących miast, z których każde jest na swój sposób jakoś dziwne, jakieś nietypowe, takie właśnie surrealne. Zresztą one mają piękne nazwy, bo nazwy tych miast to są imiona kobiet. Tam jest jakaś Aglaura, Bersabea, takie bardzo ładne nazwy. Natomiast ja zacząłem od ilustrowania tej książki, ale potem zacząłem przez lata własne miasta wymyślać, jako pewną kontynuację. No i tu na przykład jest ten obraz się nazywa Kaprys Wenecki, bo on jest inspirowany, jak widać, architekturą i pewnymi tam elementami Wenecji, ale też ta Wenecja jest bardzo przetworzona, właściwie trochę paradoksalna, bo jest tak budowana. Tak jakby było w przestrzeni, a nie na wodzie. No właśnie, albo to coś, co by można uznać za odbicie, ale to jest
kontynuacją, przedłużeniem architektury. Ewa Minga, znana projektantka mody, czy Basia Hamilton, która jest z kolei portrecistką głów koronowanych. I sopocianką też. Tak, i właśnie te rozmowy są bardzo inspirujące. To znaczy, to jest coś, co zostaje gdzieś tam z tyłu głowy i potem się może skonkretyzować w formie jakiejś wizji. Obydwoje moi rodzice właśnie są artystami, malarzami, a mój ojciec był jednym z takich, można powiedzieć, też ojców założycieli polskiej szkoły surrealizmu, bo on malował tego typu obrazy już w latach 70. I ja się wychowałem w pewnym sensie przy jego sztaludze i podglądałem go przy pracy, potem sam zacząłem rysować, a on mi robił korekty. Więc w jakimś sensie dla mnie to było bardzo, bardzo naturalne. To jest nawet jakby oczywiste, że w ten sposób się maluje, choć wówczas nie było to popularne. Nawet kiedy studiowałem, to nie wzbudzało to entuzjazmu na przykład moich profesorów, ale zbytnio się tym nie przejmowała. Była koncepcja planerów w czerwcu, z tym, że przyszła pandemia i jeżeli jest, to no przerwało wszystko, i wystawy, i wiadomo, no całe nasze życie stanęło w miejscu, a na pewno nie były możliwe spotkania takie w dużych grupach. Więc była taka lekka odwilż, że można było się gdzieś tam spotkać, więc robiliśmy plenery w innych miejscach, ale jeżeli jest instytucja, no to musi po prostu być dużo bardziej ostrożna. A teraz ta pandemia jest, nie jest, no nie wiadomo, możemy się spotkać, możemy malować. Generalnie byłaby szansa, żeby zaczęli zorganizować podobne wydarzenie, podobny plener, może nie aż tyle artystów, ale też coś w podobnym duchu. Tak, no już wtedy, to było 3 lata temu, no przed właśnie pandemią już były rozmowy daleko bardzo zaszły, już było nawet miejsce wyznaczone, ale mówię, no to się wszystko pozmieniało i trzeba było te wszystkie koncepcje zaczynać od nowa, ale oczywiście nie można tego wykluczyć, że wrócimy do Tczewa. Plener w Tczewie jak najbardziej, nie dość, że jest możliwy, to nawet bardzo pożądany, bardzo bym chciał, żebyśmy do tego tematu wrócili, ale oczywiście nie żeby przynosić plener z Sopotu do Tczewa, tylko jako dodatkowe wydarzenie artystyczne. Mamy możliwości, mamy miejsca wystawiennicze, fabryka sztuk chociażby, wręcz rewelacyjne, i myślę, żeby zrobić dużą wystawę, taka, która by powisiała. No, żeby zrobić, powiedzmy, nie tylko plener, ale właśnie z jakimiś takimi działaniami, nie wiem, może muzycznymi. No, jest cały szereg możliwości, także możemy na ten temat oczywiście rozmawiać.